Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy mieli interesujący temat, który chcemy poruszyć. To jest sprawa zbawienia. Zbawienie to piękna idea i myślę, że poświęcimy jej dość czasu, żebyśmy zrozumieli, co to znaczy. Dzisiaj jesteśmy w gronie studiujących. Obok mnie jest Waldemar, dalej Ewa i Mariusz, a ja mam na imię Julian. Studium nasze rozpoczniemy z modlitwą, żeby Bóg je pobłogosławił. Proszę Waldemara. Boże dobry Panie, Boże Ojcze Wszechmogący, pełni nadziei i myśli o zbawieniu, zwracamy się do Ciebie, aby Duch Twój Święty był razem z nami i sprawił, że to pojęcie zbawienia będzie nam bliższe i bardziej zrozumiałe. Spraw, abyśmy wszyscy wyciągnęli z tej dyskusji jak najwięcej dla zrozumienia najważniejszej sprawy w naszym życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę o to błogosławieństwo. Amen. Amen. Na początku zacytujmy najbardziej znany tekst Pisma Świętego. Mariusz, przytocz nam ten werset. No to jest Ewangelia według Świętego Jana, 3 rozdział, wiersz 16, który mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlaczego ten werset jest tak popularny, najbardziej znany z całego Pisma Świętego? Jakie tam są te myśli, które są tak cenne dla ludzi wierzących? Podkreślmy może niektóre, może w kontekście zbawienia, o którym mówimy. Którą myśl byśmy tu specjalnie wypunktowali? Jest to chyba takie sedno działania Bożego tutaj dla nas. Jest to Boży ratunek. Mówi o tym, że Bóg umiłował cały świat, nie kogoś tam, poszczególne osoby, ale cały świat, wszystkich. I następna kwestia, która z tego wynika, co wynika z tej miłości, że dał właśnie ten ratunek, dał swojego Syna, aby wyratować nas, zbawić, wyrwać z tego, w czym tkwimy i z czego sami nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Wydaje mi się, że ten tekst jest jednym z piękniejszych sposobów wyrażenia Ewangelii. Jest więcej tekstów, które w sobie zawierają treść jak gdyby Ewangelii, ale tutaj jest akcent położony na takie dwie kwestie, że Bóg przede wszystkim umiłował, a następnie dał ten ratunek, umiłował człowieka. Jest tutaj odpowiednia proporcja działania Bożego do ludzkiego, którego właściwie tutaj nie ma, lecz wszystko jest zależne jakby od Boga. Mhm. Taka Ewangelia w pigułce. Mhm. Właściwie w jednym zdaniu mamy całą drogę do Boga. Drogę Boga do człowieka i wspólną drogę do zbawienia. Mhm. Jeśli mówimy o zbawieniu, to mamy takie określenie zbawiciel. Gdy używamy słowa zbawiciel, to o kim myślimy? No to od razu myślimy o Jezusie Chrystusie. I właśnie jeszcze tak może wrócę do tych słów, że mówimy tutaj o tej wielkiej miłości. Ale czym się miłość charakteryzuje? Charakteryzuje się konkretnie w działaniu, konkretnymi czynami. I tutaj widzimy właśnie ten wielki czyn Zbawiciela. On robi coś konkretnie. On nie tylko mówi, że nas kocha, ale działa. Myślę, że jest to wyjątkowe słowo również w naszym języku. Raczej rzadko używany do innych sytuacji.
Ale weźmy pod uwagę, że to zbawienie też dotyczy wyjątkowości naszej sytuacji, ponieważ dotyczy w zasadzie zbawienia od śmierci. My, ludzie, jesteśmy jak gdyby naznaczeni wyrokiem śmierci. Jako grzeszni, mało tego, wciąż grzeszymy, zatem skazani jesteśmy na śmierć, bo jest napisane, powiedziane, że za grzech jest śmierć. Zatem skazani jesteśmy jakby na śmierć. To też pojęcie zbawiciel jest adekwatne też do tego wyroku, prawda, wyjątkowego. Większość ludzi nie myśli o sobie, że ciąży na nim wyrok śmierci, prawda? A jednak dla wierzących jest to faktem. I teraz, jeżeli jest szansa ratunku przed tą śmiercią, to wówczas adekwatny jest to określenie zbawiciel. Jezus, takie wyrażenie polskie właściwie, czy spolszczone, Jezus, mówimy, jest zbawicielem. Ale samo słowo Jezus co znaczy? Czy myślimy o oryginalnym języku? Jahwe wybawia, zbawia, ratuje. Bóg. Jehoszua. Od słowa Jehowa czy Jahwe. Bóg jest zbawicielem. To bardzo ważna prawda, bo kiedyś imiona coś wyrażały i one zawsze mówiły, że tylko Bóg jest zbawicielem. Powinniśmy o tym też myśleć, że nikt z ludzi nie może być zbawicielem. Niezależnie od tego, jakie by tam miał zdolności, czy zajmował stanowiska, czy nie wiem, kim on był, to zbawiciel jest tylko jeden. To jest Jezus Chrystus, ten, który oddał za nas życie. Tak. No a teraz kwestia tego zbawienia. Czy można w jakiś sposób zasłużyć sobie na to, żeby być uratowanym, zbawionym? Czy możemy coś zrobić od siebie? No, takie odwieczne pytanie, które ciągle wraca. I słusznie, że wraca, bo człowiek jakby naturalnie zastanawia się, co mógłbym zrobić, ale wcześniej już zostało powiedziane wyraźnie, to Bóg jest Zbawicielem naszym od początku i do końca. On jest naszym Zbawicielem i nikt inny. A więc na pytanie, jaki jest udział mój, no bo to dla mnie jest na przykład najistotniejsze, no ja już nie mogę nic dodać. Wszystko zostało zrobione. To, co zawarte było w tych pierwszych słowach Pana Jezusa, które cytowałem, tam było powiedziane, by każdy, kto wierzy, nie zginął. Bóg tylko zachęca nas, żebyśmy Mu zaufali, bo właściwie o to w wierze chodzi. Bóg mi coś oferuje. On mnie zapewnia o swojej miłości, robi wszystko, żeby mnie uratować i daje sobie radę w zupełności sam. Natomiast ja mam Mu zaufać. Czyli jakby pójść tą drogą i to jest wszystko. Ale to nie jest żaden dodatek do zbawienia. On już jest beze mnie przygotowany. Nasunęła mi się teraz taka myśl. Po angielsku jest takie SOS podawane, gdy tonie statek, czy nawet jakaś łódź mniejsza. I tam jest użyte to save our soul. Save, od tego odtworzony jest savior, zbawiciel. No i ktoś podpływa i dokonuje tego ratunku. On jest wtedy savior. Pytanie, czy może mówić ten, który krzyczał, że to jego zasługa, że on jest uratowany. Czy to zasługa tego, który przypłynął, nie wiem, łodzią czy helikopterem przyleciał i uratował tego tonącego? No, w tym czy tutaj widzimy jakiś wkład tonącego też? W tym przypadku jeszcze chyba tak. Bo mógł powiedzieć, no zdążyłem w ostatniej chwili zawiadomić helikopter na przykład, który ratuje, wołając o ratunek. Czy wołając o ratunek. To jakby wychodzi inicjatywa od człowieka, prawda? Bo to nie jest tak, że człowiek się topi i nagle wypływa, nie wiem, spod wody statek
łódź podwodna i ratuje mnie. Nie ma czegoś takiego. Tam najczęściej ludzie wołają o pomoc, natomiast Bóg nie czekał na wołanie nasze o pomoc. Mhm. Nas jeszcze nie było, a Bóg już wiedział, co zrobi, prawda? Bo Bóg w sumie tą grzeszną historią na ziemi nie był zaskoczony, chociaż zasmucony, ale zaskoczony na pewno nie. Więc mamy do czynienia z taką Bożą inicjatywą. On naprawdę wszystko zrobił. Pierwszy podszedł. Nie czekał, aż zawołam. On już był gotowy. No tylko właśnie, sięgając nawet do tego porównania, przypływa statek ratunkowy i trzeba chcieć skorzystać z ratunku. I tu jest właśnie problem, ponieważ przynajmniej ja w naszym kraju obserwuję, ale nie tylko, bo możemy powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc na całym świecie, ludzie jak gdyby nie kwapią się do tego wołania o ratunek i korzystania z tego ratunku. Przeciwnie, widząc i będąc w zagrożeniu, szamoczą się jak gdyby i próbując sami siebie uratować za wszelką cenę, bo jest coś w naturze takiej ludzkiej, że często nikt nie chce nikomu niczego zasługiwać. Mamy tyle w sobie pychy i dumy, że chcemy wszystko własnymi siłami osiągnąć i to nieszczęście dotyczy także naszego zbawienia. W wielu denominacjach chrześcijańskich jest takie dążenie, myślenie, że trzeba zasłużyć na to zbawienie, a zatem starają się i wykonują mnóstwo różnych czynności, które no niestety w świetle tego tekstu w Piśmie Świętym w Ewangelii Jana w 6 rozdziale w 44 wersecie nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ojciec musi pociągnąć. A więc Bóg Ojciec musi coś zrobić w naszym życiu, żebyśmy my zapragnęli pójść za Nim. Kiedy czytamy historię o faryzeuszu celniku, to nasuwa się taka sugestia, że może Bóg arbitralnie decyduje o tym, kto będzie zbawiony, bo jeśli to jest Jego inicjatywa, no to tego chcę zbawić, a tamtego nie. Ten celnik, no on sam wiedział, że jest grzesznikiem, dlatego bił się w piersi, nie śmiał w oczu podnieść do góry. No a odszedł usprawiedliwiony, a faryzeusz, który starał się, mówi, poszczę dwa razy w tygodniu i tak dalej, no nie odszedł usprawiedliwiony. Jak my usprawiedliwimy to Boże działanie, że tego usprawiedliwia, a tamtego nie chce, czy jak? No właśnie już pierwszy werset tej przypowieści, którym się zaczyna, to jest Łukasz 18 rozdział, werset 9. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. To, co mówimy, tamten nie pokładał ufności w swoją sprawiedliwość. Celnik, faryzeusz, był dobry, wydawał się sobie dobry. Właśnie te słowa Jezusa Chrystusa, które już przytaczaliśmy, mówią o tym, że ten ratunek to jest całkowity dar Boga. Człowiek nic nie może do tego dodać, tylko tak jak już mówiliśmy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli można jedynie przyjąć ten dar, ale coś do niego dodać nie sposób. Nie sposób przed tą wielką miłością, tym darem, jaki jest, dodać cokolwiek, bo cokolwiek by człowiek chciał dodać, to wszystko będzie jakieś takie skażone, niedobre, niedostające do tego. I człowiek nie jest w stanie, biorąc pod uwagę naturę, stan, w jakim my tutaj żyjemy, żeby coś tak dobrego i szlachetnego zrobić, jak tutaj. Trzeba do tego dodać jeszcze jeden aspekt bardzo ważny. Oprócz tego, że to zbawienie jest darem Boga, to jest jeszcze mowa o tym, że jeden się poniża, a drugi się wywyższa. Przecież on się wywyższa przed Bogiem, jaki on jest. Przecież nie jestem taki, jak ten celnik oddaje dziesięcinę, mówi i wiele innych kwestii wypowiada. I wywyższa się, no wywyższa się, jakby chciał dodać tego własnego zbawienia ponad Boga. A tutaj Pan Jezus wyraźnie podkreśla, jak gdyby, że to nie może tak być,
że zbawienie jest rzeczywiście darem. Ten problem powtarza się od Kaina i Abla, prawda? Czyli nie wszyscy będą zbawieni z tego wygląda. To jedna myśl, a druga myśl ta, że Bóg ma pewne zasady. Kogo zbawi, a kogo nie. Chce zbawić wszystkich, ale tutaj jakaś decyzja zależy też od człowieka. Ja to sobie wyobrażałem w ten sposób, czasami zwłaszcza jak byłem młody, że zbawienie to tak wygląda, no mamy być w niebie, to kto mnie może podnieść? Ja mogę skakać, ale za wysoko nie podskoczę, do nieba się nie dostanę. Może mnie tylko Bóg tam zabrać. I to jest zbawienie, które zależy całkowicie od Boga. Czyli żebym mógł się tam znaleźć. Ale Bóg nie robi tego na siłę, że tego zabierze, a tamtego nie zabierze. Coś zależy od nas. Może nie, gdy chodzi o całe zbawienie, ale już tu, jak Mariusz nam mówił troszeczkę, ten element, który do nas należy, to jaki jest? Powiedzmy to jeszcze raz. To jest wiara. A w ogóle na podstawie tej historii o faryzeuszu i celniku mówimy o pewnej postawie człowieka. Postawa człowieka, który sobie zdaje sprawę z tego, że potrzebuje pomocy i on ją przyjmuje od Pana Boga. Bo zobaczcie, nawet jak patrzę na tego celnika, przecież Bóg na pewno cieszy się z sukcesów swoich dzieci, prawda? Na przykład ktoś może powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci, dałeś mi wiarę i oddaję tę dziesięcinę, dziękuję Ci. Przecież to nie jest oczywiste, że ktoś to robi. I Bóg się z tego cieszy. Ale mogę się chwalić tym, że oddaję dziesięcinę, prawda? I wtedy jestem, no właśnie, kim ja wtedy jestem? Samowystarczalnym człowiekiem, silnym, kimś, kto sobie radzi. Bóg mówi, no to poczekaj, aż przekonasz się, że sobie nie radzisz. I wtedy będę mógł coś dla ciebie zrobić, prawda? Bo Bóg chce, żeby człowiek mógł naprawdę skorzystać z pełni zbawienia, a nie tylko myśleć na zasadzie takiej, że Panie Boże, z tym, czym sobie nie radzę, to Ty mi pomóż. No dobrze, ale jak rozumiemy taki werset Pisma Świętego, który mówi, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój, tak powiedział Jezus. No ktoś powie, no mnie nie pociągnął. Ale tam nie jest powiedziane, że jednych Bóg pociąga, a drugich nie pociąga. Tam nic takiego nie jest napisane. Zobaczcie, to jest taka konsekwencja czasami, która się już rodzi z naszych wniosków ludzkich. Tam jest powiedziane, nikt nie przyjdzie do Ojca, jeżeli go nie, nikt nie przyjdzie do mnie, jeżeli nie pociągnie go Ojciec mój. Więc widzimy, że nawet w tym kierunku do Boga, nawet w tej naszej wierze, jest to dar Boży, że ja mogę uwierzyć. On mnie w ten stan wprowadza, ale mogę powiedzieć mu nie. To jest właściwie ta rzecz, która należy do człowieka. To jest ten wybór. Mogę powiedzieć nie. On mnie pociąga, ja mówię mu nie. I na tym to polega. To nie. Jeszcze raz powtórzę. Tamte słowa nie sugerują, że jednych Bóg pociąga, drugich nie, więc jedni zbawieni, drudzy niezbawieni. Nie ma czegoś takiego. Pamiętam jednego polityka, który powiedział, po prostu nie mam daru wiary. No i czuł się usprawiedliwiony. No jeden otrzymał, wiara jest darem, a mówi, ja nie otrzymałem tego daru wiary. Ja myślę, że to nie jest prawda. Jestem przekonany, że Bóg ze swojej strony wobec każdego człowieka zrobił wszystko, aby tę wiarę otrzymał, aby ją wziął. Ja myślę, że coś wpłynęło na to, że ci ludzie tej wiary nie mają. Oni jednak jej nie przyjęli. Ale żeby uwierzyć, to trzeba przede wszystkim słuchać, podaje Pismo Święte. Słuchać Słowo Boże. No to spytajmy się, ten, który mówi, że wiary nie ma, czy słuchał Słowa Bożego. Bóg przemawia wieloma sposobami do człowieka. Jeżeli człowiek odrzuca, to więc nie może do niego dotrzeć ta wiara. No skąd ma wziąć tą wiarę? To więc nie tak, że ktoś czeka i proszę, niech teraz mi tutaj spadnie i przede mną, prawda, albo pochłonie mnie ta wiara. Nagle to tak nie jest. Wiara bierze się ze słuchania Słowa Boże, a często poznajemy Pana Jezusa. Jeżeli poznajemy Pana Jezusa, to wówczas rodzi się w nas wiara. Kiedy poznajemy Pana Jezusa, musimy poznać Jego dzieło.
Dziękuję. Czyli Bóg chce nas uratować, no ale my musimy tą rękę chociaż wyciągnąć, żeby uchwycić tego zbawienia. Czyli od nas... Wiecie co, znowu, wyciągnąć rękę. Już coś zrobiłem. Powiem tak, nie odtrącaj tej ręki przynajmniej, bo On cię chwyci. Nie wyszarpnij się Panu Bogu. Ja sobie tak bardziej wyobrażam zbawienie. Mhm. Bo tak może być, prawda? Ktoś mnie chwyta w odruchu ratunku, z nie wiem, za marynarkę, a ja się wygnę tak, że mi po prostu marynarka zejdzie z rąk i ktoś zostaje z tą marynarką w ręce. Wydaje mi się, że tak jest z tym ratunkiem Boga, gdzie człowiek po prostu chce i sam, chce sobie poradzić, bo mu się wydaje, że da radę i zostaje w tej sytuacji, którą sobie wybrał. Mhm. Natomiast Bóg rzeczywiście to staranie o człowieka ma i ja tak czytam Biblię właśnie, tak ją widzę po prostu. Wiem, że nie można więcej zrobić, żeby człowiek mógł być uratowany. Ale przynajmniej tą chęć okazać, w jaki sposób. No tę chęć mogę okazać w ten sposób, że chcę poznać Zbawiciela mojego. Chcę więcej wiedzieć o tym, co On dla mnie uczynił na krzyżu. I w ten sposób jestem pociągany do Zbawiciela, do naszego Boga. Także możemy powiedzieć, żeby nie odtrącać, to żadna nasza zasługa też nie jest, ale jeśli już wiem o tym, żebym nie odtrącał, czyli żebym dalej pragnął tego kontaktu z Bogiem. No, mówię, że to jest Boża inicjatywa dla zbawienia. Tak, czy ktoś prosił o Zbawiciela kiedyś? Zanim jeszcze została dana ta obietnica, czy to Bóg wyszedł z obietnicą Zbawiciela? No właśnie tutaj proszę. Chociażby te słowa, o których mówiliśmy, tak bardzo wiele mówią o Bogu. Wcześniej mówiliśmy o tym, że zatroszczył się, że dał Syna, a tutaj mówimy o tym, że pociąga jeszcze dodatkowo. To tak wiele o Bogu mówi, że praktycznie tak bardzo chce uratować nas ze stanu, w jakim jesteśmy, w jakim się znajdujemy. I te słowa mi bardziej mówią właśnie nie jakiś tam polemiczny charakter, tylko jaki jest Bóg. Tak dobitnie jeszcze wskazuje. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale podaje nam taką przypowieść o zagubionej owcy. To jest przykład na to, jak bardzo Bóg jest zaangażowany w znalezienie choćby jednego zagubionego. To jest wstrząsające właściwie przeżycie. Dla mnie na początku było, kiedy rozumiem, że niezależnie od całego świata Bóg gotów jest szukać mnie i znaleźć. Więc to jest niesamowite, jak bardzo jest zaangażowany. Tak. I dobrze jest, żebyśmy każdy z nas tak myślał. Bóg miał tych 99 owiec, a zostawia je po to, żeby mnie, tę jedną zagubioną owcę, znaleźć. Każdy może o sobie pomyśleć, że jest tą jedną, ale myśleć o mnie, to ja jestem. Zostawił tamtych, a poszedł, żeby mnie ratować. To pomaga zrozumieć tę wielką ofiarę. Kiedy czytałam właśnie te przypowieści o zagubionej owcy albo o zagubionym groszu, to tak sobie pomyślałam, że no, co to jest jedna owca na 100, czy ten jeden grosz na 10. I z takiego ludzkiego punktu widzenia to można by było nawet machnąć ręką. Może to nie aż taki majątek. I zobaczmy znowu, jaki Bóg jest ukazany. On tak bardzo troszczy się, że o tego jednego ratuje i to, co mówimy o tej Bożej inicjatywie, wszystkie wysiłki skierowane, żeby ratować. Mm-hmm. A teraz pytanie, czy trzeba było aż życie oddać, żeby uratować tę jedną owcę, tę kruszynkę, no bo kim my tak naprawdę jesteśmy w tym wielkim wszechświecie? Czy trzeba było aż takiej ofiary, czy to nie można było jakoś inaczej zrobić? Tak naprawdę, gdy pomyślimy, jak Jezus strasznie cierpiał, bity, skrwawiony, opluty, za taką kruszynkę, to gdyby ja czasami sobie tak myślę, czy ja byłbym gotów tam za mrówkę dać się
nie wiem, nawet położyć na to mrowisko, żeby mnie te mrówki zjadły. Za taką mrówkę jedną, czy to warto? Jak rozumiecie to? To musiało być aż tak strasznie, żeby Pan Jezus, Zbawca, Bóg musiał umierać? Ja myślę, że większość chrześcijan zastanawiała się nad tym, czy rzeczywiście tak musiało być. Ja też takie myśli miałem. I na początku nie do końca może to rozumiałem, ale w momencie, kiedy już pojąłem cały ogólny plan zbawienia, stało się to dla mnie jak najbardziej oczywiste. Ponieważ w Królestwie Bożym rządzi prawo. W Królestwie też tu na ziemi, w raju, także obowiązywało prawo. I to prawo to mówi, że za grzech jest śmierć. Co by to było, gdyby Bóg zmieniał prawa, gdyby je odwoływał? Tak się dzieje owszem w świecie. Mamy wtedy bałagan na świecie, dosyć poważny. Natomiast u Boga nie może być tego typu problemu. Jest prawo, jeżeli jest złamane, musi być konsekwencja. To jedno. Prawo było, wymagało śmierci Jezus umarł. Czy jeszcze były inne powody, które moglibyśmy podać, dlaczego Jezus zdecydował się ponieść śmierć? To w sumie może nam ukazywać, jaki jest grzech. Czym jest grzech? Że aż do tego musiało dojść, że taka musiała być droga ratunku. Bo my tutaj, żyjąc na tej ziemi, mając tę naturę grzeszną, może sobie nie uświadamiamy do końca, czym jest grzech. A to wskazuje, że aż tego trzeba było, śmierć Jezusa, to co tutaj było zresztą powiedziane, żeby uporać się z tym problemem. No i w końcu pojęcie miłości jeszcze, prawda, które wcześniej już mówiliśmy. Czyli żeby pokazać przed całym wszechświatem, bo my jesteśmy takim teatrem, gdzie ogląda cały wszechświat, co tutaj się dzieje. Więc żeby pokazać, że Bóg jest Bogiem prawa, za grzech jest śmierć, no to jeśli nie umrze człowiek, to umarł Jezus. Żeby pokazać miłość wielką, jaką Bóg ma, że Bóg jest tą miłością tak naprawdę, żeby cały wszechświat się przekonał, że to Bóg nie jest jakimś tam zwodzicielem, nie wiem, który by sam błędnie postępował, ale rzeczywiście jest tą miłością. Jeszcze jakieś myśli byśmy mieli, dlaczego Jezus umierał tutaj na tej ziemi? Nawet tutaj te fragmenty, które mamy wymienione, Ewangelia Mateusza 20 i 28 werset, podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I z Ewangelii Jana z 10 rozdziału werset 11, ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. No to jest jeszcze jakby podkreślenie, pokazanie tego porządku Bożego, natury Pana Boga. I Bożej odpowiedzialności jest, za... No dokładnie, jaki jest naprawdę Bóg, że tam inne prawa rządzą, inne zasady niż te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Że miłość to jest może coś innego niż my tutaj rozumiemy. To jest, miłość jest wpisana w Bożą naturę, jest tak wszechogarniająca, to co już mówiliśmy, że oddał swoje życie za cały świat. Nie to, że za tych dobrych ludzi, którzy dobrze żyją, ale za cały świat. I właśnie pokazanie, jaki jest Bóg. Inna sprawa, że kiedy tak się zastanawiam nad tą śmiercią Jezusa Chrystusa, powodem tej śmierci, to w zasadzie wszystko nam wyjaśnia Bóg. My nie byliśmy włączeni jakby w te plany Boże. Bóg nie pytał, co tu możemy zrobić. Nie. Bóg nas tylko na pewnym etapie historii informuje. Taka sytuacja wymaga takiego ratunku. I przez to możemy poznać naturę Boga, tak jak tutaj było powiedziane, naturę grzechu, naturę Bożej miłości. Co to znaczy dał Syna? No, my potrafimy też dawać, ale nie tak. Ja nawet tak jak słyszę tutaj, dobry pasterz kładzie życie swoje za owce. Ja nie znam takiego pasterza. Znaczy, w ogóle nie znamy pasterzy już teraz pewnie tak za bardzo, bo to nie te czasy, ale rzeczywiście to wszystko nam pokazuje Boga. Ja też taką myśl mam, że
Bóg w jakiś sposób pokazał, że szatan zasługuje na zniszczenie, bo on tak naprawdę zabił niewinną istotę. Czyli to nie Bóg jest czegoś tam winien. To szatan jest przestępcą, bo zabił niewinnego, który nie popełnił żadnego grzechu. Także to jest też powodem do oskarżenia szatana i ostatecznie cały wszechświat będzie wiedział, że słusznie szatan będzie zniszczony. No właśnie na krzyżu się okazała jakby w pełni natura Pana Boga i natura szatana. Mhm. A teraz mamy jeszcze taką myśl, mianowicie Jezus powiedział, jeśli was Syn wyswobodzi, to prawdziwie wolnymi będziecie. Czy jeśli was uratuje, to będziecie uratowani, można by to tak powiedzieć. Czy tu już na ziemi jesteśmy uratowani? To jest dobre pytanie. Już jesteśmy wyswobodzeni? To jest dobre pytanie, bo nieco wcześniej, w tym samym zdaniu, trochę dłuższym, jest powiedziane, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I w tym kontekście Jezus dalej mówi, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A więc zobaczcie, kiedy my mówimy o zbawieniu, to my nie wybiegamy daleko w przyszłość, mówiąc wtedy i dopiero wtedy, wtedy też, wtedy w całej pełni. Wszystko już zostanie wyraźnie, jednoznacznie naprawione, ale tak naprawdę to zbawienie dotyka nas już dzisiaj. Jeśli ktoś kiedyś dokonał takiego pięknego, wydaje mi się, życiowego porównania, kiedy na przykład ludzie ślubują sobie, dwoje młodych ludzi, będę cię kochał, szanował, no, po to, żebyś mogła, no nie wiem, korzystać z mojej emerytury, bo ja będę pracował, a więc kiedyś na emeryturze z tego skorzystać. Wyobrażacie sobie tego typu konsekwencje ślubowania? Śmieszne, nie? No to jest śmieszne. Ale rzeczywiście przecież ślub to jest początek i piękne życie już teraz. Jak dożyje się emerytury, to może i będziemy żyli z tej emerytury. Może nie będziemy musieli już pracować, będzie więcej wolnego czasu. Ale to jest kiedyś. Natomiast nie dopiero kiedyś. Dzisiaj jak najbardziej. I właśnie patrzymy na zbawienie, które Bóg nam nie oferuje nie dopiero gdzieś w przyszłości, chociaż wtedy też. Kiedy mówimy na przykład o uporaniu się z problemem grzechu, no to wiadomo, jeszcze ten problem istnieje. Ale Bóg chce ten ratunek, tę ingerencję w nasze życie już rozpocząć teraz po to, żeby nam to życie porządkować, żeby nas leczyć, żeby nam no, rozprawić się z naszym grzechem. Czy możemy powiedzieć, że już teraz jesteśmy zbawieni? Myślę, że tak. No ale grzeszymy dalej. Ale mamy zbawienie. Jesteśmy na tym grzesznym świecie, dalej cierpimy? Tak, cierpimy. A czy życie człowieka zbawionego nie jest inne w porównaniu z tym, czym było zanim przyjął zbawienie? Mówi się, że do zbawienia prowadzą dwie ścieżki. Przepraszam, że w życiu prowadzą dwie ścieżki. Jedna szeroka, druga wąska i trudna. I zależy, którą się idzie. Jedną się idzie do zbawienia, drugą na zatracenie. A my często uważamy, że wolność to jest prawo wyboru obojętnie jakiej ścieżki i to jest nasza wolność. Natomiast uważam, że wolnością jest wybranie tej ścieżki, która prowadzi do życia. Bo wtedy prowadzi mnie do wieczności. Ta ścieżka, która prowadzi do śmierci, do zatracenia, to nie jest ścieżką wolności, bo znaczy, że mnie nie będzie. Więc ja jestem tak bardzo zniewolony, że nie pójdę drogą życia, tylko pójdę ścieżką, która mnie unicestwia. A zatem to nie jest wolność, wybranie złej drogi. Wolnością jest wybranie tej, która prowadzi do życia. I teraz jeżeli my wybraliśmy Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, pokładamy w Nim nadzieję i słuchamy Go, uczymy się od Niego, wzrastamy w duchu, zatem idziemy już ścieżką zbawienia. Mhm. Czyli możemy powiedzieć, że jeśli jesteśmy z Chrystusem, to jesteśmy zbawieni. To jest początek. Będzie owszem ten etap, jeśli Pan Jezus jeszcze nie przyjdzie, czyli snu, śmierci, ale my jesteśmy z Nim teraz i będziemy wiecznie. Problem jest tylko taki, że jeśli jesteśmy już zbawieni, to
jest możliwość, że możemy odejść od Niego. Ale póki jesteśmy z Nim, to jesteśmy zbawieni. Tak. Właśnie Pan Jezus tak nam się tutaj przedstawia w Słowie Bożym, gdy mówi, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. To nie znaczy, że nie umrze, to nie znaczy, że już nie będzie miał problemów w życiu, ale zaczyna się naprawdę inna droga, inna w ogóle rzeczywistość, ta obecna, nie tylko inna przyszłość, inne marzenia o przyszłości. No, każdy człowiek naprawdę wierzący wie, jak bardzo jego życie się zmieniło. Czy jest idealne? Nie chcę być celnikiem, który popełnia te same błędy, co tamten. Faryzeusz. Przepraszam, faryzeuszem, który w tej przypowieści popełnia te błędy. Ale taka jest prawda. Bóg naprawdę życie nam naprawia. No i daje, bym powiedział, więcej niżeli świat dać może. I pokoju, i szczęścia już teraz. Kiedy Jezus uzdrowił człowieka sparaliżowanego, to znaczy uzdrowił, powiedział mu, odpuszczone są tobie grzechy. A odpuszczone grzechy skutkowały tym, że ten człowiek został uzdrowiony fizycznie i duchowo, szczęśliwy był. I dlatego też jest powiedziane, że Jezus przyszedł na tę ziemię, aby jego owce obfitowały, czy obficie miały już tutaj. To jest bardzo ważny też element, że zbawienie nie dotyczy tylko przyszłości. Ono już teraz się zaczyna, już teraz owocuje, już teraz daje nam to, co dobre. Bo często jest takie niewłaściwe zrozumienie chrześcijaństwa, że teraz to musimy cierpieć, ale kiedyś będziemy zbawieni. Już teraz na tej ziemi Bóg daje nam tak wiele. To, co powiedziałem, nie czekamy dopiero na szczęśliwą emeryturę. No właśnie. Tak. Z Chrystusem zaczyna się inna jakość życia. Dokładnie, już jest. Już jest to piękne życie. To, co mówimy chociażby o odpuszczeniu grzechów. Jak się człowiek czuje, kiedy zostaje uwolniony od jakichś swoich ciężarów duchowych? Mm-hmm. To jest zupełnie inne życie. Mm-hmm. Więc powiedzmy tak na koniec. Jedną rzeczą dobrze jest uświadomić sobie, jak straszny jest grzech. My go tam nie widzimy i można go zlekceważyć, ale to tak jak jakiś wirus, który może nas zniszczyć. Możemy go nie widzieć, ale Bóg pokazał nam, że to jest coś tak strasznego, że nawet człowiek nie mógłby umrzeć, ani anioł za to, żeby nas ratować, że to sam Bóg musiał umrzeć. To jest niewyobrażalna sprawa. Grzech, jaki straszny jest. A z drugiej strony, jak wspaniały jest ratunek, że wszyscy możemy być zbawieni. Ważne jest, żebyśmy tylko zareagowali na to zbawienie, przyjęli go. Dałby Pana, żebyśmy kiedyś w wieczności byli cały czas Jezusem, czyli żeby to zbawienie było aż przez całą wieczność. Amen. Amen. Pomodlimy się na koniec. Proszę. Nasz umiłowany Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za to wszystko, co uczyniłeś dla nas, że byliśmy tak wartościowi w Twoich oczach, jak ta zagubiona owca albo ten zagubiony grosz. Dziękujemy, że to Ty wykazałeś inicjatywę, aby nas ratować. I dziękujemy za to życie, jakie nam dajesz już teraz w obfitości. I prosimy, abyśmy się nigdy z Twoich rąk nie wyrywali, ale chcieli przyjmować Ciebie każdego dnia w swoim życiu i oddawać swoje życie Tobie. Prosimy, błogosław nam w imieniu Jezusa. Amen. 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 Dziękuję za to wspólne studium. Zapraszam na następne studium, które dotyczy również zbawienia. Za tydzień będziemy omawiać zagadnienie, jak być zbawionym. Czy my możemy coś zrobić w tym względzie, przeszkodzić ewentualnie Bogu? Jak być zbawionym? Zapraszam serdecznie na następny studium.